dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejny piątek na moim vlogu. Oni mi mówią, że mam brzydkie, oni mi mówią, że mam nieładne, oni mówią to, oni mówią mi tamto. Ale kto mówi? Kto mówi? Czy ten ktoś, kto mówi do Ciebie, ma dla Ciebie znaczenie? Kogo opinia jest tak naprawdę ważna w Twoim życiu? Niezależnie od tego, czy masz lat 3, 13 czy 30, ważne jest to, co myślisz o samym sobie, bo kiedy jesteś pewny swojej wartości, kiedy kochasz siebie, to niezależnie od tego, czy ktoś powie Ci, że masz brzydkie, czy ktoś powie Ci, że masz krzywe, czy ktoś powie, że masz takie, jakie nie powinno być, to Ty sam wiesz, czy to, co masz, jest dla Ciebie odpowiednie, czy to, co masz, Ty lubisz i czy to, co masz, jest dla Ciebie dobre. Bo kiedy posiadasz miłość do samego siebie, możesz przyjąć różnych krytyków, którzy zawsze pojawią się w życiu każdego człowieka, jako krytyków dobrych, którzy mówią coś z miłości do Ciebie, z troski, i krytyków, którzy krytykują tylko po to, żeby skrytykować, żeby zgnębić, żeby powiedzieć coś, bo tak, bo oni lubią gadać. Więc kiedy masz tą miłość do samego siebie, łatwiej jest zauważyć konstruktywną krytykę i krytykanctwo. Taką krytykę, która nie ma za zadanie Ci pomóc, a jedynie zgnębić. Kiedy jest najtrudniej? Najtrudniej jest, kiedy ten najbardziej krytyczny głos jest Twoim własnym głosem w Twojej własnej głowie. Kiedy ten Twój głos, zamiast Cię ukoić, uspokoić, pokazać, jak wartościowym człowiekiem jesteś, jak ważne są Twoje wartości, Twoje marzenia, Twoje plany, cały czas mówi Ci, mógłbyś lepiej, jesteś niewystarczający, jest źle, beznadziejnie, do niczego się nie nadajesz. Kiedy w Twojej głowie przeważa karzący, krytyczny krytyk, spróbuj z nim podyskutować. Powiedzieć mu, jestem człowiekiem, który zasługuje na szacunek, uznanie i miłość. Siedź cicho, bo nie pomagasz. Więc jeżeli chcesz skrytykować samego siebie, jeżeli chcesz skrytykować kogoś innego, zadaj sobie proste pytanie. Czy robisz to z miłości? Bo jeżeli tak, to wtedy Twój komentarz powinien zawierać język miłości, język czułości, pokazać, co jest dobre, a co warte poprawy. A jeżeli nie robisz tego z miłości, to siedź cicho, bo czasami warto zamilknąć, bo słowa bywają raniące, bywają bardziej raniące niż każdy rodzaj broni fizycznej. Więc mów z miłością do samego siebie i do innych. I dzięki temu będziesz coraz lepszym człowiekiem, świat stanie się lepszy, ludzie wokół Ciebie staną się lepsi. Jak wyłączyć tego wewnętrznego krytyka? Bardzo prosty sposób. Powiedz mu, siedź cicho, bo nie pomagasz. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego vloga i zapraszam już, mam nadzieję, w przyszły piątek na kolejny vlog.